Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym briefingu prasowym. Jest poświęcony najbliższym wydarzeniom sportowym w naszym mieście i same właściwie dobre wiadomości. Myślę, że to słoneczko, które zawitało do Polski i także do Nowego Sącza, to też wniosło taką otuchę i nadzieję na to, że wracamy do normalności. Stąd też miasto Nowy Sącz chce przeprowadzić cały program Umiem Pływać, naukę pływania, darmowe zajęcia dla grupy prawie 500 nowosądeckich dzieci. Bardzo proszę, aby te zgłoszenia pojawiały się od 18 maja do 12 czerwca. Zajęcia będą prowadzone w okresie oczywiście wakacyjnym i za to będzie odpowiadał nowosądecki MOS. Myślę, że to dobra informacja. Osoby chętne mogą się zgłaszać do sądeckiego CIT-u. Również Państwu jako medium sądeckim, a także na moim Facebooku udostępnię taki plakat, gdzie będą pełne informacje związane z numerami telefonów i z całą procedurą. Będą to uczniowie szkół podstawowych klas od 1 do 3. Czyli myślę, że to też ważne, że to są te najmłodsze dzieciaki, które po prostu to też jest kwestia bezpieczeństwa w przyszłości nad wszelkimi akwenami wodnymi. I to jeden temat. I drugi temat to temat związany z rowerami, czyli sportem, który nowosądeczanie kochają. Widać to na ulicach, widać to na ścieżkach rowerowych, ile osób korzysta z tej formy rekreacji, sportu, aktywności. Myślę, że coraz więcej. Też w dniu dzisiejszym analizowałem projekt remontu ulicy Nawojowskiej. Muszę Państwu powiedzieć, że wzdłuż całej ulicy Nawojowskiej powstanie ścieżka rowerowa, to tak troszeczkę przy okazji infrastrukturalnie. Natomiast najbliższy event, który się zbliża, wydarzenie czerwcowe, będziemy kręcić kilometry nadal Nowy Sącz rowerową stolicą Polski. To będzie program, który już był zainicjowany w zeszłym roku. Wtedy Nowy Sącz już się pokazał na tej mapie rowerowej Polski, a w tej chwili mam nadzieję, że błyśniemy jeszcze wyżej. Przewidywane są oczywiście nagrody dla tych, którzy wezmą udział. Stąd ze mną jest pan dyrektor Tomasz Baliczek, który dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki, który też powie parę szczegółów. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Tak jak pan prezydent wspomniał, zaczynamy, czy w zasadzie już kręcimy kilometry dla Nowego Sącza. W tym roku podpisaliśmy umowę na najbliższe 3 lata, jeżeli chodzi o udział w rywalizacji rowerową, jeżeli chodzi o rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do 21 maja rozkręcamy się, czyli prowadzimy trening. Natomiast główna rywalizacja zaczyna się 1 czerwca i trwa przez cały czerwiec. Jak wziąć udział w tej rywalizacji? Zachęcamy wszystkich bez względu na to, gdzie mieszkają, w jakim są wieku. Można kręcić kilometry dla Nowego Sącza, będąc w każdym zakątku świata. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta. Tam trzeba się zalogować albo przez Facebooka, albo przez maila. I jak zaczynamy kręcić kilometry, jeździć na rowerach, wystarczy wtedy tą aplikację włączyć. Jak skończymy, wtedy ją wyłączamy. Trzeba wtedy zaakceptować tamtą aktywność i w sposób automatyczny ona nam się nalicza na nasze konto. W ramach tej rywalizacji można przystąpić do grupy, która jest w ramach naszej rywalizacji tutaj miejskiej. Na ten moment tych grup jest około 20. Także można sobie wejść i zobaczyć. Bardzo ładnie zaczęły nam się te grupy tutaj tworzyć, i wiekowe, i szkoły, i kluby. W ostatnim czasie, muszę wspomnieć, bardzo aktywnie, bardzo mocno w rywalizację się włączyło pierwsze liceum ogólnokształcące, które przeskoczyło Urząd Miasta, który był przez długi, długi czas na drugim miejscu. Również są grupy wiekowe. Jeżeli chodzi o nagrody, tak jak w tamtym roku, dzięki uprzejmości pana prezydenta, będziemy mieć kilka albo kilkanaście nawet nagród. Te najważniejsze to jest za największą ilość przekręconych kilometrów czy nakręconych kilometrów na rowerze dla miasta Nowego Sącza. To będzie voucher na 1500 zł, drugi 1000 zł, trzecia nagroda to jest 500 zł. Te nagrody będą do zrealizowania na terenie Nowego Sącza w sklepach bądź serwisach rowerowych. To też taka ważna informacja, żeby tutaj pobudzać nasz rynek sądecki i pieniędzy nie wyprowadzać na zewnątrz.
Również będą nagrodzone osoby, czyli 3 najaktywniejszych mężczyzn, 3 najaktywniejsze kobiety również będą nagradzane, najmłodszy uczestnik, najstarszy uczestnik, również przewidujemy liczne nagrody w kategoriach wiekowych. Ze względu na tworzenie się tych nowych grup również będziemy tutaj chcieli nagrodzić, czy w jakiś sposób uhonorować tych organizatorów, te grupy, które kręcą kilometry dla Nowego Sącza. Cały czas można się jeszcze włączyć w całą akcję. Co jeszcze jest takie istotne, że obecnie zajmujemy 9. miejsce w tej rozgrzewce, przy czym obecne kilometry, czy obecna rywalizacja nalicza kilometry tak, jak one lecą, można powiedzieć. Natomiast w głównej rywalizacji będzie to, czy ilość tych kilometrów, które nakręcimy, będzie dzielona przez ilość mieszkańców, więc to jest uczciwa rywalizacja i bardzo taka miarodajna, więc tutaj nie jest tak, że duże metropolie od razu mają na starcie większą szansę. Nie. Każdy, dlatego też akcja i konferencja i prośba do Państwa, żeby to rozpropagować, żeby jak największa ilość mieszkańców, rowerzystów wzięła udział w tej naszej rywalizacji. A wiemy, tak jak Pan Prezydent wspomniał, że nowosądeczanie kochają jazdę na rowerach, coraz więcej ścieżek, coraz lepsze warunki, także myślimy, że i mamy nadzieję, że zajmiemy wysokie miejsce. Oczywiście stawka jest bardzo tutaj podkręcone są niektóre miasta, mobilizacja w nich jest bardzo duża, niektóre miasta mają po kilka tysięcy już użytkowników, także naprawdę jest ciężko, ale nie poddajemy się, jesteśmy ambitnym miastem, więc będziemy kręcić tutaj dla Nowego Sącza. Z mojej strony chyba tyle, także serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Jest z nami również przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Nowego Sącza, pan radny Dawid Dumana, który no, jest znany z tego, że oprócz tego, że formalnie zajmuje się sportem, również sam aktywnie uprawia różne dyscypliny. Jest osobą, która będzie także nadzorowała właśnie cały ten program Umiem Pływać, przeprowadzi go. Bardzo proszę pana radnego o wypowiedź. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałbym podziękować tutaj Panu Prezydentowi za to, że dba o zdrowie, o aktywność fizyczną sądeczan, tym bardziej tych najmłodszych naszych dzieciaków, no bo dobrze wiemy, że czym skorupka za młodu nasiąknie i tak naprawdę pływanie to nie tylko jest aktywność, zdrowie, ale również bezpieczeństwo. Dobrze wiemy, że przez Nowy Sącz przepływa kilka rzek, że mamy kilka jezior w okolicy i tak naprawdę ucząc te dzieci takich podstawowych chociaż nawyków w wodzie, no podnosimy to bezpieczeństwo ich. Szanowni Państwo, tak jak tutaj było wspomniane, zapisy od 18 maja do 12 czerwca. Będzie to dla pierwszo-, drugo- i trzecioklasistów, którzy obecnie są w tych klasach. No i co, rozpoczynamy zajęcia zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Także z tego serca wszystkich rodziców zapraszamy do wzięcia udziału w tym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy przekazać te informacje zawczasu, dlatego stąd dzisiejszy briefing, myślę, że pozytywny, dotyczący generalnie sportu.